Witajcie, dzisiaj mamy 11 lipca i zapraszam Was na kolejny zrzut ekranu. Czołód podał oficjalną datę premiery czwartej odsłony serii Gothic. Arcania: A Gothic Tale ma pojawić się 12 października tego roku. Więcej na temat gry możecie poczytać na naszym portalu, gdzie Bartek Dante Dudek opisuje pierwsze wrażenia ze styczności z nowym produktem studia Spellbound. Lovely Morrigan has at last found someone willing to dance to her tune. You think you're the first to come full of righteousness? Dragon Age 2 powstaje, potwierdziła Electronic Arts. Na konferencji dotyczącej Warhammera Online wspomniano również inne produkcje BioWare, które aktualnie powstają. Mowa tu o dodatkach DLC do Mass Effect 2 oraz o ciągle tworzonym Star Wars The Old Republic. Na temat kontynuacji najlepszego RPG 2009 roku wiadomo natomiast niewiele, ale szacowana data premiery to pierwszy kwartał. And our beautiful earth was destroyed. Now we must reach into the darkness and find a new home. In Earth 2160. Możemy liczyć na Earth 2170. To nie żadne plotki. Podczas wywiadu z Mirosławem Dymkiem z Reality Pump zostaliśmy zapewnieni, że materiały dotyczące kontynuacji legendarnej już serii są gotowe i czekają jedynie na wyniki sprzedaży StarCrafta 2. To colonize harsh new worlds. Wall is being attacked. Demo najnowszej produkcji Petera Moline, a mianowicie Fable 3, pojawi się w przyszłym tygodniu. W wersji demonstracyjnej pojawi się sam Piotrek, jak określa się żartobliwie szefa studia Lionhead. Ma on wyjaśnić, jak twórcom udało się połączyć fabułę i obsadę w taki sposób, aby całość była odpowiednio dramatyczna. Gra pojawi się 26 października. Znamy twarz NBA 2K11, a jest nią legenda światowej koszykówki i ligi NBA, Michael Jordan. Okładka nowej gry sportowej od Take-Two wygląda rewelacyjnie. Sam Jason Argent stwierdził, że po zakontraktowaniu Jordana od razu wiedzieli, iż tym razem muszą stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Zapowiedziano nowe Need for Speed Hot Pursuit. Za realizację nowego NFS-a odpowiadać będzie studio Criterion, znane z serii Burnout, a szczególnie z rewelacyjnego Paradise. W grze znajdziemy szybką akcję, efektowne pościgi, wspaniałą grafikę i oczywiście dużą ilość licencjonowanych pojazdów. Znamy wymagania sprzętowe Mafii 2. Do działania gry będzie potrzebny system operacyjny Windows XP z Service Packiem 2 lub lepszy, procesor Intel Pentium D lub AMD Athlon 64 bądź mocniejsze, 1,5 GB RAM-u, karta GeForce 8600 lub ATI HD 2600 lub lepsze oraz 8 GB pamięci na dysku twardym. To tyle, ja się z Wami żegnam. W przyszłym tygodniu nie będzie zrzutu ekranu, ale przygotujemy dla Was coś specjalnego, więc śledźcie nasz kanał YouTube i do zobaczenia. Gentlemen, in exactly 5 days we will be $100 billion richer.